Ty tak naprawdę nie wiesz, na co cię stać. Jeśli jesteś człowiekiem, który obserwuje swoje życie, lecą lata i tak jakby czas ucieka między palcami, to ten życie ucieka między palcami i ty nie widzisz jakiegoś takiego wydarzenia, osiągnięcia własnego, z którego byłbyś dumny, że o, to zrobiłem i to było piękne w moim życiu. O, jakby nie wiesz tak naprawdę, mój drogi, na co ciebie stać tak naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że trzeba sobie postawić cel, żeby wiedzieć, na co mi stać, to trzeba to próbować różnych rzeczy. No, dla przykładu, ja przychodzę na siłownię, chodzę i trenuję tam. Ja wiem, że na przykład na tej ławce poziomej mogę wycisnąć tyle i tyle. Ja wiem, że na to mnie stać. O tutaj mnie na to stać. A na tym ćwiczeniu stać mnie na tyle i tyle. Rozumiecie? Dlatego, że ja jedno, drugie i drugie robię, robiłem i wiem, na co mnie tam stać. Ale też w życiu opowiem wam, że ja próbowałem od dzieciństwa bardzo różnych rzeczy. Buntowałem się tam, uciekałem z domu, interesowały mnie podróże, różne miejsca, różne zajęcia. Interesowałem się malarstwem, malowałem obrazy. No cóż, instrumenty muzyczne, perkusja, puzon. Tak, próbowałem grać na gitarze oczywiście. Muzyka, słuchanie, ale też granie na instrumentach. A sporty różnego rodzaju. Brałem udział w zawodach w czwórboju i dosięgałem jakieś tam rezultaty. Ale no cóż, z czasem jakby mnie to zaczęło interesować. Sporty wodne mi się spodobały i bardzo. I tam oprócz kajaku, żaglówki, deska z żaglem, później nurkowanie mi się bardzo podobało. Ja to wszystkiego próbowałem. Ja mam skończony kurs, jestem pilotem paraplanu. To jest powietrze, wysokość. Też mnie różne rzeczy mnie interesowały i ja wszystkiego chciałem spróbować. Ale też zauważyłem, że sprawia mi satysfakcję występowanie na scenie. Jest to trudne, trzeba było się temu nauczyć, bo kiedyś se pleniłem, kiedyś miałem tylko dwóje, ale powoli zacząłem się tego uczyć. Nauczyłem się nowego języka, w dwóch językach zacząłem występować na scenie. Mówiłem, występowałem często, czasami przemawiałem do tysięcy ludzi, 5 tysięcy ludzi, ja byłem na scenie i teraz wiem, że na to mnie było stać. Znalazłem, że mówienie, dzielenie się informacją, opowiadaniem właśnie, motywowanie innych, że to jest to, co lubię i wiem, że na to mnie stać. Napisałem książkę, a jeszcze w głowie mam jakieś nowe pomysły i chce mi się sprawdzić, czy na to mnie stać. Także jestem ciekawy jeszcze i tym, na co jeszcze mnie stać w życiu. I będę musiał pewnych rzeczy jeszcze spróbować, rozumiecie? Zajmowałem się tam firmą, biznesem, byłem pracownikiem, wiem też, na co mnie nie stać, pewne rodzaju pracy, mechanika powiedzmy, no mnie nie interesuje i mnie na to nie stać. I teraz, jeśli chcecie wiedzieć, na co was stać, a stać was naprawdę na wiele, musicie po prostu próbować różnych rzeczy, wyjść z tej jakby zony strefy komfortu, to jest zacząć robić jedno, drugie, ono będzie wychodziło, nie wychodziło, nieważne. Czasami się trzeba jakiś czas czegoś uczyć, żeby zobaczyć, czy to jest moje, czy nie. Ale w końcu możecie trafić. Nie wiem, to będzie poezja, muzyka, sztuka, podróże, może jakaś specjalność, może będziecie jakimś specjalistą, a może będziecie pracodawcą, może przedsiębiorcą, liderem. To zależy, jeśli tego spróbujecie, tego czy innych rzeczy, będziecie wiedzieli, na co was stać. Bo jak możecie wiedzieć o tym, tylko myśląc, nie, no trzeba tego spróbować i zobaczyć, czy wam to idzie, czy wam to się klei i jakich rezultatów możecie osiągnąć w tej czy w innej dziedzinie. Nie trzeba się trzymać jednego od początku życia, od młodości do starości. Nie, bo wtedy nie będziecie wiedzieli, na co was naprawdę stać. Co moglibyście osiągnąć? Bo czasami będzie później czas, że może ja będę czegoś żałował. Dlatego trzeba próbować tych różnych rzeczy. I jestem przekonany, że każdy z was jest osobą, która może bardzo dużo zrobić w jakiejś dziedzinie, że stać was na naprawdę ogromne rzeczy.
A jeśli to jeszcze nastąpiło, to kwestia tylko tego, żeby próbować, próbować, eksperymentować, robić jedno, drugie, trzecie, w końcu złapiecie to, co będzie wasze, zaczniecie to robić tak i będziecie w szoku, że osiągniecie takie rezultaty i powiecie, o, na to mnie stać. To było moje i z tego będę dumny przez lata. I tym się będę zajmował, ponieważ na to mnie stać. Kwestia tych prób. Życzę wam, żebyście mieli takie zajęcia, znaleźli, szukali nawet. Jestem przekonany, że każdy człowiek ma to swoje zajęcie, które jak zacznie coś robić, to osiągnie wielkie rezultaty, będzie dumny z siebie i będzie widział, że o, na to mnie było stać.